Cześć, ja jestem Zydy i witam was w kolejnym odcinku z gry Indie Game Sim. Zaczynamy sobie od przejścia poziomu Happy Souls autorstwa Scariusa. Zacznijmy! Poziom chyba całkiem mały. Na pewno wiem, co muszę zrobić, to jak zwykle zyciszyć grę. One zawsze blokują się na górze, więc ciężko będzie to przeskoczyć, ale da się oczywiście wyczuć. Może wystarczy właśnie szybko tutaj przejść? Pierwszy skok zrobiłem. Został jeszcze drugi. Ciężko to wyczuć. Coś takiego. Mam taki pomysł, żeby na pierwszą trampolinę w ogóle nie skakać i tutaj po prostu przeskoczyć. Wyszło spoko. Tylko to. Skaczę, skaczę, jestem. To spuszczę wszystko na dół. Dobra, w takim razie mogę się dostać na luzie w to miejsce. Tutaj przeskoczyć. Jak to się zablokuje na górze, to przejść. Dalej, tylko teraz do mety nie wskoczę. Okej, od nowa. Jestem bogiem. Zrobiłem to. Zrobiłem to. Nie o to chyba w tym poziomie chodziło, Scarius, ale taką sztuczkę zrobiłem i wyszło świetnie. Drugi dzisiejszy poziom to odwrócony od Micha. Mam nadzieję, że Mich jest po prostu geniuszem zła i nazwał ten poziom odwrócony, napisał błędnie, ponieważ jest to odwrotnie napisane, ponieważ poziom nazywa się odwrócony, więc jest napisany specjalnie zbłędnie. Załóżmy, że tak jest. Ale zagrajmy. Mamy tutaj odwrócenie grawitacji i mogę po prostu przedostać się na metę. No bez wątpienia, no nie taki zamiar był twórcy, żeby w taki sposób to przechodzić po prostu. No, w takim miejscu była ta zmiana grawitacji ustawiona, że mogłem po prostu sobie tej zmiany grawitacji użyć. No, nie tak jak założone było, ale udało się przejść. No, ten poziom był taki se, ale rozumiem, że jest to jeden z pierwszych, więc spoko. Wchodzimy do nas, tak, mamy kasy dużo, mamy 23 tysiące, czy jestem w stanie za taką kasę coś kupić? Drewniane bloczki, fajna sprawa. Motor, który wygląda dobrze w naszym garażu. No, po coś te przedmioty są? Jeśli dobrze rozumiem, czym bardziej my pokazujemy swoje bogactwo, swój luksus, luksusowe życie, tym bardziej ludzie czują do nas respekt i tym bardziej chcą kupować nasze gry. Tak zakładam. Więc kupimy sobie motorek, zobaczymy, jak to wpłynie na naszą sprzedaż. I plan jest taki, żeby za te pozostałe 3000 zrobić jakąś średnią gierkę. Mam nadzieję, że właśnie ciężko będzie tak za 3000 coś zrobić. Postaramy się. Więc poziom będzie się nazywał jeden strzał. Strzał nawet. Zapiszmy go sobie. Zagramy w nim, nie wiem kim, zagrajmy tą dziewczyną. Powiedzmy, że ona się nazywa Anka, tak się chyba nazywała, nie pamiętam. Będzie to poziom średni, resztę zmienimy sobie później. No i będzie to jeden strzał, ponieważ będzie tutaj dużo bloczków, które po prostu, jeśli nie uda nam się za pierwszym razem, no to koniec gry. Chciałbym, żeby ogólnie rzecz biorąc był to poziom bardzo prosty, więc po prostu zrobię tutaj obramówkę, coś takiego. No i będzie to poziom, który mi się kojarzy z jakąś gierką na NES-a, na Pegasusa, w której po prostu idzie się do przodu, potem na dół, na lewo, na dół, na prawo, na dół, na lewo, coś takiego. Nie jestem pewny do końca, z jaką grą mi się to kojarzy, ale tak jest ogólnie plan, więc zaczynamy po prostu w tym miejscu. Zaczynamy powiedzmy w komnacie, w której jest niebezpiecznie. Na razie wszystko będzie z ziemi, tak za kasę, która nam zostanie, no postaram się kupić jakieś ciekawe rzeczy. Na pewno chcę, żeby bohater nasz posiadał buty, tylko czy od razu, czy nieco później. Chciałbym, żeby te buty były jakoś ukryte, więc myślę, że buty będą stały w tym miejscu. Będą one stały na takim piedestale pięknym. Tu dam właśnie powiedzmy pierwsze piętro, tak, piętro pierwsze ma trzy kratki wysokości. Niech będzie. I zejście na dół będzie gdzieś w tym miejscu, tak? Ale będziemy musieli jakoś tu przeskoczyć, zebrać buty i potem dopiero iść na dół. Więc pomysł mam, myślę, fajny. Ciężko go będzie dobrze wykorzystać. Ale polega to na tym, że tutaj będziemy zaczynać właśnie na tych bloczkach, które no, rozwalają się pod nami, tak? I w naszą stronę będą pędzić kolce. Powiedzmy, że w taki sposób, no trzeba to wyczuć, żeby można było przeżyć mimo wszystko coś takiego. Na razie ustawmy to w taki sposób i zobaczmy, czy da się to przeżyć. Nie, za szybko one troszeczkę lecą. 1, 2, 1, 2, 1, 2 i 2. Spróbujmy teraz. Żyjemy, żyjemy, żyjemy. Fajne. Myślę, całkiem spoko start. Żeby nie było tak łatwo, to w czasie uciekania musimy cały czas unikać tutaj kolców, które lecą w naszą stronę. Nie wiem, czy to będzie dobre. Coś takiego będzie dobre, myślę. Że biegniemy, zaczynamy, musimy taki skok zrobić, tak? Tylko musimy to bardziej w prawo przesunąć, żeby miało to więcej sensu. Więc widzimy, co się zbliża, musimy to przeskoczyć i dostać się dalej. Fajny początek, fajny start. W tym miejscu dałbym przełącznik, gdzie się znajduje przełącznik, który będzie tutaj, ale
Nie mogę go nacisnąć, ponieważ no zniszczy to drogę na dół. To wszystko jest takie drogie. Ja już wydałem 2000. To powiedzmy, że będzie to tak wyglądało. I ja mogę dać tu właśnie jeszcze jeden taki kolec i jeszcze jeden taki kolec. Może być to fajne. I właśnie musimy jakoś tak przeskoczyć, żeby nie aktywować tej dźwigni. Ponieważ ta dźwignia sprawi, że spadniemy. Dobra, na razie pomysł z dźwignią usunę, bo nie wiem, jak go dobrze wykorzystać. Dałbym tutaj takiego gluta, który jest strażnikiem tych butów. No więc, przetestujmy to sobie. Muszę przeskoczyć, dobiec dalej i glut mnie zabija. Więc jakoś muszę go tam pokonać. Muszę tak skoczyć, tak się wywinąć i go zabić. Całkiem spoko. Tutaj mogę dać pułapki i tak samo mogę zrobić z lewej strony. Punkt startu przenieść nieco w lewo, żebyśmy zaczęli, powiedzmy, w bezpieczny sposób. Chociaż czy teraz jesteśmy wystarczająco szybcy, jak tam zaczynamy? Jesteśmy. Fajne, bardzo fajne. Mam też pomysł taki, żeby kolce dać jeszcze w tym miejscu, żeby podniesienie butów było też pewnym wyzwaniem. Okej, powiedzmy, że górę mamy załatwioną. Po podniesieniu butów oczywiście będą te kolce wracały w naszą stronę, ale oczywiście będzie możliwe ich przeskoczenie jak najbardziej. Więc mamy jeden strzał, jedną szansę na przejście tego, więc jeśli spadniemy na dół, no to musimy zaczynać od nowa, ponieważ nie będziemy mieli butów, które będą potrzebne dalej. Teraz co zrobić, żeby ta część planszy nie była bezużyteczna? Mogę to zrobić w nieco inny sposób, tak to teraz sobie przebuduję. Jak to teraz działa? Dużo to kosztuje, ale działa idealnie, działa fantastycznie. Da się buty ukraść i da się zeskoczyć na dół. Tak naprawdę od razu tutaj mamy dostępne dużo miejsca w tym miejscu, tak? Dzięki temu, że to wszystko jest rozwalone. I teraz w tym całym chaosie musimy tutaj zdobyć klucz. I w tym miejscu na tej cegle tak jestem bezpieczny. To mogę sobie zabudować, bo to tylko i wyłącznie chyba dodaje nam punkty. I też będzie to trzeba ukraść. Aczkolwiek tym razem ukradnięcie tego będzie wyzwaniem trudniejszym, ponieważ tu będą kolce, więc będziemy musieli zrobić mały skok, tak wywinąć się na lewą stronę i uciec. Następnie tutaj ten poziom prowadzi na prawą stronę, tylko żeby ta część była ciekawa. No mogę dać tu jakoś takie skakanie po znikających bloczkach? Że tu powiedzmy nic nie będzie, tak będziemy musieli wskoczyć na to. Następnie wskoczyć dalej. Czy coś takiego jest fajnym pomysłem? Że zeskoczymy na to, tak? Będziemy biegli po właśnie tutaj klucz. Będziemy wracać, znowu będziemy musieli wyczekać dobrego momentu, żeby tu wskoczyć. I stąd będziemy musieli wskoczyć dalej. Nawet na taką odległość. I ten klocek będzie taki z lodu. No i tutaj mamy taki zjazd na dół, tylko że oczywiście, żeby nie było zbyt łatwo. No to mogę dać tu takie przeszkody, tak? Jest to całkiem ciekawa rzecz. A mogę dać oczywiście nawet 3. Powiedzmy, że jest to całkiem porządne. Myślę, że taki klocek ze światłem można by postawić w tym miejscu. No i tutaj jedyne takie sensowne rozwiązanie to umieszczenie rzędu kolców, żeby nie dało się spaść bezpiecznie. Następnie mam pomysł, żeby umieścić tutaj kurczaka, ale to już na to mnie już nie stać niestety. No, coś na czym mogę oszczędzić to zabranie tego gluta w tym miejscu na razie. No tu chciałem zrobić fajną zagadkę z kurczakiem, ale jednak tej zagadki nie będzie, skoro jest to takie drogie. A damy tutaj zwyczajne po prostu przeskakiwanie nad takimi właśnie kolcami. Lubię te skoki, tylko przesuńmy to nieco bardziej, żeby było to bardziej możliwe do zrobienia. To sobie zabudujmy, tutaj będzie przejście dalej. Więc tu jest taka komnata dosyć trudna do przejścia. No i dałbym tutaj coś takiego, że lata tu kosmita, lata tutaj też chmura na boki. Wiem, że mnie nie stać, coś na to będę musiał wymyśleć. I to będzie musiało mnie wybić właśnie do mety. Więc tego kosmita dam tutaj. Chmurę dam tutaj na razie. Kosmita będzie tak zablokowany. Więc powiedzmy, że będzie w takiej klatce na razie. Nieco większej klatce. Nie no, jednak kurczak będzie tańszą opcją i ciekawszą opcją. Myślę, kurczaka sobie tutaj zostawimy na początek. Więc będziemy musieli złapać za tego kurczaka, tak? Wskoczyć na niego. Z niego wybić się na chmurę. No i chmurą dolecieć do mety. Pomysł myślę fajny, bo kurczak jest tylko jeden, jeśli zabijemy go w niewłaściwy sposób, no to koniec. Mogę dać tutaj jakieś niebezpieczeństwo, tylko to niebezpieczeństwo może kurczaka zabić. Więc powiedzmy, że kurczak będzie tutaj, ale tego klocka tu być nie może. No bo to by było za łatwo wskoczyć po prostu na tą chmurę w normalny sposób. Więc w sumie, żeby to miało myślę więcej sensu, kurczaka damy tutaj. A tutaj zrobimy jeszcze jakieś małe zagadki, powiedzmy, że lata coś takiego, lata coś takiego, lata coś takiego i coś takiego. Będzie to możliwe do przejścia? Mam nadzieję. Ta chmura jest tu tutaj też blokowana, żeby to była taka komnata, no mini komnata do zrobienia. Nie wiem, czy to nie będzie za trudne, sobie to zobaczymy. No i tu musimy wskoczyć na kurczaka, wskoczyć na chmurę, wskoczyć do mety. Poziom bardzo fajny, brakuje nam 200. Mogę zrobić rzeczy dwie.
zabrać te dwa kolce lub zabrać te dwa kolce. Myślę, że zabiorę te dwa kolce z końca, że to będzie po prostu taka jedna, nie ma sensu to przedstawianie, jedna taka zagadka na koniec prosta. Zagadka, no przeszkoda po prostu. I cały czas mnie nie stać, brakuje mi 5 dolców. Ja mimo wszystko chciałbym tutaj jeszcze gdzieś cegłę wrzucić. Powiedzmy, że meta jest na cegle. Myślę, coś z kamienia zrobić też byłoby fajnie, bo no wydaje mi się, że gra docenia właśnie za używanie różnych rodzajów tych bloków. No i takie klocki z piasku mogę dać w te miejsca. Fajne takie przejścia robimy. Ile nam kasy brakuje? 150. No ja mogę zabrać te dwa klocki, tak, ale to będzie w tym momencie za łatwe. I gdy nie ma tu gluta, to w sumie też wszystko traci sens. A glut kosztuje aż 500. No niestety, gdy nie ma kasy, to ja nic nie poradzę. Dajmy, że jest troszkę ciemno. Poziom taki jasno-żółty, jak to wygląda? Wygląda to ciekawie, myślę. Dobra, przetestujmy to sobie. Myślę, wyszło fajnie, jeśli oczywiście to wszystko działa. Tutaj musimy buty ukraść, przez to przeskoczyć, poczekać, aż to się pojawi, tu przejść dalej. Jest to możliwe. Klucz niestety spadł na dół. To z jednej strony może i dobrze, bo ja dam piasek w tym miejscu. Kamienie jednak dam tutaj. Będzie to wyglądać brzydziej, ale będzie to tańsze. I mam w tym momencie jeszcze stówkę, żeby coś sobie gdzieś kupić. Niestety gluta za stówkę nie kupię, ale mogę kupić coś takiego. Dajmy to w tym miejscu. Będzie to utrudnienie, ale cały czas będzie możliwe do zrobienia wszystko. Myślę, wyszło fajnie, zaczynamy jeszcze ponownie. Można od razu zaskoczyć po ten klucz oczywiście, ale wtedy nie będziemy mogli podnieść butów, tak, a buty są oczywiście konieczne, żeby poziom ukończyć. Teraz musimy odpowiednio ukraść klucz. Wracamy, pojawia się klocek, szybujemy do tego miejsca. Nie wiem, czy to nie jest głupie. To jest chyba głupie. To jest do zrobienia, ale jest głupie. Przetestujmy jeszcze kolejną zagadkę. Tamto na pewno będzie trzeba zmienić. A to jest świetne. To jest świetne. I tutaj, czy da się dobrze na kurczaka wskoczyć? Za nisko skoczyłem. Trzeba tą końcówkę zmienić. Dajmy chmurę nieco niżej. Dajmy kurczaka w tym miejscu. Tylko czy da się to jeszcze jakoś utrudnić? Mogę zrobić coś takiego, żeby doskoczenie do mety było większym wyzwaniem. Powiedzmy, że to zrobię z piachu. Cegły ustawię tutaj na górze. Stać mnie, stać mnie. I teraz faktycznie wskoczenie z tej chmury do mety będzie wyzwaniem. Pytanie, czy nie będzie za dużym wyzwaniem? No myślę, jest spoko, myślę, jest w porządku. No tutaj muszę po prostu usunąć taki jeden klocek, bo to nie miało żadnego sensu w tym momencie. No i przetestujmy to, myślę, już wszystko jest jak najbardziej w porządku. To musimy przeskoczyć, musimy zabrać buty. Okej, nie muszę nawet na ten niebieski klocek wskakiwać. Za mało punktów tutaj dostaję. No, to otworzone, meta otworzona, tu możemy przelecieć. Tu zeskakuje na dół. Teraz jakoś za to dostać punkty. O, za to nie ma punktów. Teraz jak to będzie lecieć, to ja biegnę. Też punktów za to nie dostaję żadnych. Dlaczego? Skakuje na to, to jest fajne. I teraz ten skok zrobić. Da się. Jest fajnie, podoba mi się. Moim zdaniem jest to poziom ze świetnym pomysłem, ale przy tym robiony bez kasy. Więc obawiam się, że dostaniemy w recenzjach jakieś 70%, ale przy tym zarobimy, myślę, całkiem sporo kasy. Więc publikujemy naszą grę, jeden strzał, seria z one-shota, mam nadzieję, już niedługo. A tak, gra kosztuje sporo, znaczy właśnie 3,5 tysiąca to nie jest sporo. A zobaczmy, ile na niej zarobimy. Wydajemy gierkę, jeden strzał. 86%! 18 tysięcy dolców zarobione, 500 fanów. No, nie spodziewałem się kompletnie, jak mówiłem. Myślałem, że nie spodoba się kompletnie, bo ja tam mało punktów dostawałem i tak dalej. Nie wykorzystałem zbyt wielu rzeczy, ale wyszło. Tyle kasy, trzeba robić tanie poziomy, bo one dają duże profity. Gra była bardzo fajna, gameplay był bardzo dobry. To chyba dostajemy właśnie za ilość niebezpiecznych elementów i za ilość, nie wiem, jeżdżenia na chmurach, takich rzeczy. Kontentu było dużo. Czyli ilości wykorzystania obiektów, chyba oryginalność, nie wiem jak gra to ocenia, no i oczywiście 60% za scope, za skalę, za możliwości jakie wykorzystaliśmy, no bo wielu przedmiotów nie wykorzystałem, bo mnie oczywiście nie było stać. Dużo nowych fanów, superb, taka dobra, ładna, fajna, świetna gierka, rozwaliła mi twarz, dobry klon, spoko, Miker, Baphomet, fajna gra, świetny developer, moja nowa ulubiona gra, high fives all around! Nawet nie warta jednego dolca. Loliu, ty wracaj do nagrywania CS-a. Marcos is not much going on here. Co się nic nie dzieje? Właśnie się cały czas coś dzieje. Numer 20 na liście najlepiej sprzedających się gier. To nie jest wysoko. Ale zrobiliśmy hit, zrobiliśmy świetną gierkę, mamy 20 tysięcy. Coś za to sobie kupimy jutro. Dzięki za oglądanie, widzimy się właśnie jutro w odcinku kolejnym i cześć.